dobry kochani, w piątek jest godzina po 10:00, ja dopiero biorę się za śniadanie, zaraz wam wytłumaczę dlaczego tak późno. Dziś na śniadanie kanapeczki z awokado i pomidorkami małymi koktajlowymi, a tutaj mam kawę, więc biorę się za jedzenie. Wam życzę miłego oglądania, no i miłego dnia. Dobrze, moi drodzy, zjadłam sobie pyszne śniadanko i teraz przyszłam się pomalować. Jest 11, natomiast jest piątek i tak stwierdziłam, że się pomaluję. No jakoś tak, w piątki się lepiej czuję, jak jestem pomalowana. No więc dzisiaj rano byłam na laserze, na zabiegu powtarzającym zamykanie naczynek, czy coś takiego. W sensie, no, to był zabieg, który powtarzał moje zabiegi w tamtym roku na zamykanie naczynek na twarzy. Jak możecie zauważyć, moja skóra teraz jest tutaj lekko zaczerwieniona, natomiast to zaczerwienienie już schodzi. Jeszcze godzinę temu byłam całkowicie czerwona, więc teraz, no, już jest dobrze. Prawie udało się zamknąć tutaj to jedno naczynko, takie duże. Ono się ma wchłonąć, natomiast nie do końca mam przekonanie, że się ono wchłonie, więc chyba będę musiała jeszcze iść dodatkowo za jakieś 2 tygodnie, żeby mi to naczynko tutaj do końca się zamkło. Na nosie ładnie się naczynka zamykają, ale one są tylko do jakiegoś tam czasu, za miesiąc, dwa one znowu wrócą, dlatego że tutaj ciągle obcieramy nos. No, nos jest taki bardzo wrażliwy, więc jeżeli ktoś tutaj ma naczynka, to tak zamknął się, ale tylko na chwilę. Na przykład dzisiaj mam ładnie, jutro będę miała całkowicie taką wygładzoną i uspokojoną. Natomiast dzisiaj, no, jeszcze czuję, że są takie lekko już zaczyna być taka opuchnięta ta skóra, ale jutro już będzie całkiem ok. Jak widzicie tutaj, widzicie to, no to tutaj się robi spuchnięte, dlatego że tutaj działałyśmy z panią kosmetolog na takich punktowo i tutaj było bardzo dużo razy to ten laser dany na moją, na to naczynko, więc tutaj mi lekko spuchnie, ale ogólnie jest całkiem spoko. Jak dla mnie, tak jak mówiłam już w filmiku, o którym opowiadałam, zabieg usuwania naczynek, jak dla mnie ten zabieg jest przyjemny. Wiadomo, coś tam czuć, natomiast no nie jest aż taki straszny, że nie wiem, piłkę bym musiała potrzebować, czy musiałabym krzyczeć, jak się go wykonuje. Wiem, że właśnie niektórzy nie są w stanie tak całkowicie naraz szybko zrobić tego zabiegu. U mnie, no, to trwa 15 minut i jakby dwa razy się wykonuje ten zabieg na jednej wizycie, czyli, no wiecie, powtórzenie jest dwa, są dwa powtórzenia, więc dla mnie to jest bardzo szybko. Też wam mogę powiedzieć, że byłam na depilacji laserowej i dzisiaj miałam 6. zabieg i szczerze mówiąc, no, ja nie jestem zadowolona. Ja mam włosy jasne i mam mało tego pigmentu i nie wiem, jak tam na pierwszym zabiegu byłam, to wiadomo, pani mi tam mówiła, że raczej mi te włosy zostaną usunięte, że osłabione będą i że około 80% tych włosów po 5, 6, 7 zabiegu powinnam mieć wypalone. Natomiast powiem wam, że jedyny plus, jaki zauważyłam po tej 6, no dobra, powiedzmy, że po 5, po dzisiejszej, no to tam spektakularnych widoków już nie będzie, spektakularnych efektów nie będzie. Natomiast właśnie po 5, no to jedynie co, no to się osłabiły bardzo te włoski, nie są już takie grube, natomiast są te włoski, jak musiałam depilować 2 razy w tygodniu, raz w tygodniu, no to zależy, jak tam mi się już chciało, no to dalej to muszę robić, więc powiem wam, że z tego akurat nie jestem zadowolona. Natomiast jeżeli macie grube włosy i ciemne włosy, to no będziecie zadowoleni. Ja, tak jak mówię, nie wiem, czy, jeżeli bym wiedziała, że taki efekt będzie, raczej bym się tego nie podjęła. No jedyny plus jest taki, że są osłabione, czyli są takie cienkie te włosy, natomiast rosną tak jak rosły i no muszę to golić. Jeszcze właśnie mi mówiła pani, że z nowości takich do depilacji jest laser taki, który wyszedł w tym roku i nazywa się Mulan.
Więc no, jeżeli bym chciała, to jeszcze na tym możemy spróbować. W sensie, no już musiałabym iść do innej kliniki, bo tam już właśnie, gdzie chodziłam, no to już nie mają tego laseru jeszcze. Natomiast no, nie widzę sensu, żebym chyba miała iść jeszcze i to robić kolejne 5 zabiegów na nowym laserze, żeby to jakoś tam zadziałało. Nie jest to bardzo upierdliwe, bo dlatego, że ja mam jasne włoski, więc no, nie są aż takie widoczne, nawet jeżeli sobie gdzieś tam nie dogoleczy. Czy wiecie, czy no nie zawsze z gole na full. Robiłam pachy, robiłam bikini głębokie i robiłam nogi. Z tym, że nogi robiłam tylko łydki, bo jakby tutaj uda, mam tak jasne włosy jak na skórze, właśnie tutaj skórze u rąk. O, więc to totalnie nie chwyta. No, natomiast no, na bikini myślałam, że chwyci, bo mimo wszystko tam są zawsze troszkę ciemniejsze te włosy i grubsze. No to teraz mam cieńsze te włosy, więc powiedzmy, że no, jakiś tam efekt jest, natomiast no, nie jest to efekt taki, jakiego się spodziewałam. No i jeszcze z nowości właśnie mówiła pani, że na mój rumień, bo ja mam jakiś taki, ja mam taki rumień, typ rumienia, że mam trochę genetyczny, natomiast trochę mam taki, który on się gdzieś tam uaktywnia, na przykład podczas stresu, jak jest taka średnia pogoda, czyli jak zmarzną mi te policzki. No i jest coś takiego jak takie lampy. Na przykład 2 razy w tygodniu można chodzić na takie lampy UV i ten zabieg jeden kosztuje mniej niż 100 zł, mówiła. No i te lampy działają właśnie tak ładnie na trądzik, jeżeli macie trądzik taki mocny, nie możecie sobie z nim poradzić, to podobno rewelacyjnie ta lampa działa. No i ta lampa nie uszkadza jakby tak struktury trochę tej skóry, bo no laseru nie możemy używać ciągle, możemy tylko tam 5-6 zabiegów i później trzeba na przykład rok przerwy zrobić. Nie jestem specjalistą, ale tak jak mi pani mówiła, właśnie kosmetolog. Natomiast no, na te lampy możemy chodzić ciągle i nawet kobiety w ciąży mogą chodzić, kobiety karmiące. I no tu też duży efekt podobno daje właśnie przy takim trądziku, czy przy rumieniu, czy ogólnie lampa LED, właśnie muszę o niej poczytać, jest stosowana praktycznie do wszystkiego i do odmładzania, i do jakiejś tam redukcji blizny, więc no może ciekawe to jest, muszę właśnie poczytać sobie o tej lampie, natomiast ja na razie na te lampy nie pójdę, bo efekt jaki daje mi laser mnie satysfakcjonuje i to mi na razie wystarcza, jeżeli zobaczę, że mi się to będzie jakoś tam pogłębiać, ten rumień. No ja też kremów używam takich typowo na rumień, więc czy tam typowo łagodząco regenerujących, więc no to też trochę myślę, że działa. Właśnie jeden krem, jak byłam na targach, to już dawno, dawno temu, jak zaraz byłam po... Dawno, dawno temu, jak byłam u kosmetolog zaraz po porodzie, bo właśnie po porodzie mi się bardzo ten rumień taki aktywny stał. No więc poszłam do pani dermatolog, taki kosmetolog, dermatolog i ona mi poleciła taki jeden krem do Tore. No i ten krem ogólnie z drogim kremem, natomiast pamiętam, że jak stosowałam ten krem przez miesiąc, to naprawdę ten stan łagodził bardzo mocno, ten stan taki zapalny właśnie rumienia, naczynek i tak właśnie ładnie uspokajał tą skórę, więc z tamtego kremu wtedy byłam zadowolona. No, tylko tak jak mówię, on kosztuje drogo, więc no to jest takie, raz na miesiąc kupować taki drogi krem, to jakby jeszcze nie jestem na tym etapie chyba, żeby taki drogi krem sobie kupować. Natomiast właśnie jak byłam na targach, to marka Dottore była na targach i mieli mi wysłać w promocyjnej cenie ten krem. Tam na dużej promocji właśnie na tych targach ten krem był, tylko nie dało się u nich właśnie kupić, tylko jakby można było zarezerwować sobie dany kosmetyk, no i mieli wysłać paczkomaty. No, ale nie wysłali, więc no nie mam tego kremu, ale jeżeli będzie się właśnie nasilać, właśnie będą się nasilać ten mój rumień, no to sobie chyba kupię ten krem i może warto w ten krem inwestować, niż na przykład 4 razy lampa,
no 4, 5 razy albo 6 razy lampa LED w miesiącu, to wychodzi tyle samo co ten krem, więc no na równo wychodzi, więc może warto w ten krem zainwestować. Na razie nie wiem, na razie jestem zadowolona z efektu, jaki dał mi laser i na pewno teraz też będę, bo już no 2 godziny od laseru widzę już duży efekt. Bo już widzę, że bardzo mi złagodniał ten stan. Znowu piegi mi się bardzo rozjaśniły, bo właśnie ten laser działa na naczynka, na piegi, na rumień. Dodatkowo odmładza skórę i ta skóra się staje taka nawilżona, jakby taka, wiecie, bez zmarszczek, więc z tego jestem efektu naprawdę zadowolona i to na razie mi wystarcza. Tak więc nagadałam się, a teraz się idę malować, bo jeszcze mam dzisiaj zrobić sernik. Właśnie sobie zaplanowałam, że zrobię dzisiaj sernik, a jest godzina już po 10. Nie, po 11, o Matko Święta, po 11, więc muszę sernik zrobić, obiad ugotować na 13, no i pomalować się, więc no i przydałoby się jeszcze troszkę posprzątać. Miałam właśnie dzisiaj podłogi myć, ale nie wiem, czy mi się chce, czy jutro tego nie zrobię. Natomiast, no nie wiem, zobaczę, jak się wyrobię. No, tak więc na razie to tyle, maluję się i zobaczymy, co tam będziemy jeszcze działać. Przyszło do mnie zamówienie z Ochnik. Ostatnio mierzyłam właśnie ubrania, które sobie kupiłam w Ochniku. No i mówiłam Wam, że jest promocja i zamówiłam. Ostatecznie zamówiłam sobie jeszcze ten sweter, który mam w kolorze czerwonym. Teraz zamówiłam sobie w kolorze zielonym i miała to być butelkowa zieleń, natomiast to jest ciemna butelkowa zieleń, więc... No, muszę przymierzyć i sprawdzić. To jest taka bardzo ciemna butelkowa zieleń. I zamówiłam sobie jeszcze taki kardiganowy sweterek. I w sumie myślałam, że drugi sobie zamówiłam też beżowy, natomiast widzę, że granatowy, ale sprawdziłam zamówienie, okazało się, że też jest granatowy. Tak więc sprawdzamy, co ja tutaj mam. Bo ten wydaje się dużo duży i chyba go zwrócę. O nie, jest dosyć fajny. Ogólnie składowo te sweterki są całkiem spoko. I tutaj jest też dekolt w serek. Więc to mnie bardzo ucieszyło. No i to już jest taki grubszy sweterek. To jest chyba najgrubszy z tych wszystkich, które mam. Natomiast tu jest wiskoza i bawełna, z tego co tam widziałam, składy. I teraz pytanie, gdzie tu są składy? Tu są składy, to jest skład surowców, bawełna, nylon, wiskoza. Nie patrzcie na ceny, dlatego że ja na promocji to kupiłam i ten sweterek kosztował 116 zł. Patrzyłam właśnie, czy to na pewno ten zamawiałam i on kosztował 116 zł, więc no to pewnie jest jakaś taka cena stara. No i jeszcze mam ten kardiganowy i nic otwieram. Dobra. Okej, okay, no. Ten kardiganowy bardzo ładny, bardzo mi się on też podoba, więc sobie chyba zostawię, nad tym się zastanowię, ale jeszcze nie wiem. Natomiast bałam się tego koloru na początku, ale ostatnio chodziłam w tych sweterkach o tym kolorze i bardzo fajnie jakoś tak mi współgra to. I będę chodzić właśnie, bałam się tego koloru, ale nie jest aż taki zły, jak myślałam, więc ten jest fajny. Właśnie i tutaj mamy co? I tutaj też na promocji ten kardigan kupiłam, więc mamy wiskoza nylon. No a to jest właśnie ten, co Wam mówiłam. Wszystkie mam w rozmiarze XS tym razem. To jest właśnie ten butelkowa zieleń, tylko tutaj mam butelkową zieleń, a ja sobie jeszcze ostatnim razem w czerwonym kolorze kupiłam. No i tutaj mamy wiskozę nylon i angora. Tak więc tak, fajnie, cieszę się, że znowu mam kolejny. Ten jest taki granatowy, myślałam, że czarny, no ale granatowy zamówiłam. No i tutaj jest znaczek Ochnika, ale to w sumie nam nie przeszkadza. Wszędzie te znaczki są, tutaj mam taki zwykły znaczek. Natomiast tutaj też jest znaczek, tak więc... Dobrze, już więcej w tym roku swetrów nie kupuję, to mi wystarczy w zupełności.
Dobrze, pomalowałam się, jak widzicie, już mi tutaj zaczyna wychodzić takie gdzie niegdzie opuchnięcie, no najbardziej widoczne jest tutaj właśnie to opuchnięcie i tu też lekko zauważyłam, natomiast zniknie mi. Za mną jest sterta prania, które wczoraj zrobiłam i chyba mi się dzisiaj tego nie chce prasować, więc nie będę prasować. Natomiast robię obiad i dzisiaj zrobię taki szybki, bo też mi się nie chce nic wymyślnego robić, poza tym i tak miałam w planie to zrobić, więc tutaj mam grzyby, prawdziwki, śmietanę, cebulę, czosnek, list laurowy, ziele angielskie, masełko, więc będzie sos borowikowo-śmietanowy i będzie tagliatelle, będzie ten makaron, który kupiłam ostatnim razem na zakupach. Przepraszam, już Wam go pokażę. Ten właśnie, to będzie ten makaron. Powiem Wam, że te makarony są bardzo średnie, no ale no, trzeba je zjeść. Zostało nam ten i jeszcze nam ravioli zostało, bo spaghetti też już wykorzystaliśmy, więc dzisiaj wykorzystamy ten. To jest niby makaron świeży, jajeczny, ale to jest taki ponadprzeciętny makaron. Wolę jednak taki kupić, wiecie, suchy i go normalnie ugotować. To jest niby świeży, natomiast no tak. Będę tutaj robić i w międzyczasie Wam będę trochę opowiadać, bo jeszcze o tym laserze depilacji Wam chciałam powiedzieć. Tam w sumie nie powiedziałam, bo wiem, że będę sobie może grzyby najpierw łupić, więc czekajcie, żeby Wam to nie szeleścić. Wiem, że dużo osób się zastanawia, czy to jest bolesne w ogóle i powiem tak. Na pewno to jest bolesne, jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś ma niski próg bólu, to to będzie boleć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że to po prostu trzeba zrobić i każdy ból jestem w stanie raczej przetrwać. No, przetrwałam poród. Nie uważam, żeby to był jakiś taki największy ból, z jakim mogę się spotkać. Tak więc, no, po przetrwaniu porodu przetrwałam też laser. Ja miałam to... U mnie wyglądało to tak, że ja po prostu chciałam, żeby to był zrobione. Wiedziałam, że to jest pół godziny męczarni i że coś tam będzie boleć piec, bo ogólnie to jest tak, że nie wiem, czy wy wiecie, jaki jest to ból przy laserze. To jest takie jakby wbijanie ostrych może nie, ale wbijanie takich gorących igieł, bądź na przykład taka mocna gumka recepturka, że, tylko, że no to nie jest taki pojedynczy strzał, tylko że to jest takie parę naraz, nie? Więc to tak. Na pewno też wiem, że niektóre dziewczyny, czy tam kobiety, pewnie też faceci, mogą sobie tam trzymać jakieś gumki, nie gumki, tylko piłki i zgniatać, bo wiem, że też mi proponowała to kosmetolog, ale ja jestem w stanie bez tego przetrwać i u mnie to jest tak, że wizyty się rezerwuje na półtorej godziny, u mnie to z depilacją całego ciała, w sensie z depilacją tych trzech partii, czyli nóg, bikini i pach, no to jakieś 40 minut. Ja po prostu chcę mieć to z głowy i nawet jeżeli to boli, no to przetrzymam. Poza tym to nie jest ból w jednym miejscu, tylko to jakby... Wiecie, jest ten strzał lasera, no i to zanika później, bo jest gdzieś w innym miejscu, więc to jest do wytrzymania. Wiadomo, najbardziej boli na bikini. Pachy też nie są przyjemne, natomiast najbardziej na bikini to boli. No nie, robaki jakieś te w tych grzybach mam. Chciałam, że to się tak skończy. No, najbardziej boli na bikini jednak. No nic, mam nadzieję, że tu nie dodałam grzyba. No. I co jeszcze miałam Wam powiedzieć? No ale to jest do wytrzymania, tak jak mówię. No, to nie jest coś, co nie można znieść. Moim zdaniem. No i jadąc dzisiaj jeszcze taką sytuację właśnie miałam, jadąc dzisiaj tramwajem, bo jechałam tam tramwajem, bo to mam ogólnie... Można by było na nogach przejść, ale to bym z pół godziny szła. Mikołaja rano zaprowadziłam do żłobka, no i później biegłam praktycznie do tramwaju. Śniadanie też nie zjadłam, bo nie zdążyłam. I... Nie wiem, czy ten grzyb jest zepsuty. No i co? I jadąc w tramwaju jechała... Dwie sytuacje w ogóle się spotkałam, co w ogóle
no nie wiem, wiadomo, że o wszystkim można porozmawiać i wszędzie i nikogo to nie interesuje, kto z kim, o czym tam rozmawia przez telefon. Natomiast no niektórych rzeczy to sobie można, wydaje mi się, darować. Jedna sytuacja jest taka, że jechała kobieta, która rozmawiała głośno, tak głośno, że pół tramwaj, w ogóle jechaliśmy krakowiakiem, to jest naprawdę duży tramwaj, pół tramwaju słyszało ją, jak ona rozmawia. I po prostu ktoś jej tam zwrócił uwagę, to nakrzyczała, że ona sobie może tutaj o wszystkim rozmawiać i że kto to widział, żeby komuś zwracał ktoś uwagę w tramwaju. Natomiast o czym ona rozmawiała? Rozmawiała o tym, że miała męża, w sensie no ma męża, natomiast ten mąż ją zdradzał i w ogóle jak ona nadawała na tego swojego męża, nawet jeżeli się nie chciało słuchać, to naprawdę można, trzeba było o tym słuchać. Nie wiem, z kim ona rozmawiała przez ten telefon, natomiast no tak krzyczała, że to jest po prostu, wszystko rozumiem, ale no w niektórych momentach no to ludzie przesadzają. Tak więc to była jedna sytuacja, że nie będę przytaczać, o czym ona tam mówiła dokładnie, co ten mąż jej robił i co z innymi kobietami ten mąż robił, bo to też was raczej nie interesuje. Natomiast no, bez przesady, wszystko rozumiem. Różne sytuacje się zdarzają, ale no, co to wniesie, że ona będzie tak głośno przez telefon w tramwaju rozmawiać i jeszcze krzyczeć na innych ludzi, kto jej zwróci uwagę. No. A druga sytuacja to była taka, że znowu jechała kobieta, jechała matka taka w około 30 lat i miała jedną dziewczynkę 4-letnią, no około 4 lat, no powiedzmy, ja tak też nie wiem tak wieku dokładnie, natomiast dziewczynka na pewno była troszkę starsza, już starsza niż Mikołaj, więc no obstawiam, że tak około 4 lat miała. No i jechał chłopczyk w takim wieku właśnie Mikołaja, który był bardzo ciekawy wszystkiego, co to się dzieje, co tam właśnie ktoś robi, więc no to jest raczej taki wiek Mikołaja moim zdaniem, czyli około tak 2,5-3 lat. No i powiem wam, że ta matka po prostu dała tym dzieciom telefon. W sumie to każde chyba to dziecko miało swój telefon, bo ona też miała swój telefon. Była matka z dwójką dzieci i 3 telefony były, więc tak, no dała temu małemu chłopczykowi, żeby zajął się telefonem, włączyła mu bajkę, no i on tam oglądał. Dziewczynce dała telefon, no i ta dziewczynka sobie tam klikała po tych wszystkich rzeczach. Akurat to było tak, że stałam na tym miejscu, gdzie tam, stałam przy tym miejscu, gdzie jest właśnie miejsce dla wózków i dla dzieci, i dla wózków inwalidzkich. I ja tam zazwyczaj siadam w pierwszym właśnie rzędzie tramwaju, no i tam akurat stałam, no to też widziałam, co te mimochodem, mimo że nie chciałam widzieć, no to widziałam, co te jakby dzieci robią. No i powiedziałam, że po prostu tak jechałam tylko 2 przystanki z nimi, ale po prostu ani razu słowa ta matka nie wypowiedziała do tych dzieci, żadnego słowa. Ona siedziała na telefonie i te dzieci siedziały na telefonie. Wszystko rozumiem i jakby jestem w stanie ogarnieć rzeczywistość, ale no bez przesady. To była druga znowu taka sytuacja w dzisiejszym dniu, który mnie naprawdę tak zastanowiła, że no fajnie, że dam jej ten telefon, fajnie, że dałam dziecku telefon, fajnie, że się mogę pochwalić, że mnie stać na ten telefon, ale no jednak jak ja wychowuję to dziecko, nie? Nie wiem, to są takie sytuacje, które mnie bardzo ostatnio rażą. W sensie, no, czasami zastanawiam się, czy ludzie nie myślą, czy co ludzie chcą swoim zachowaniem osiągnąć. Bo, no nie wiem, ja staram się, żeby Mikołaj, jeżeli pyta się co to, 50. czy 100. raz zawsze mu odpowiadam, a nie ignoruję i tym bardziej nie daję mu telefonu, żeby się tam zajął sobą, a nie zadawał jakichś pytań, no bo to jest dziecko i ono się uczy. No natomiast ta dziewczynka praktycznie się nie odezwała ani jednym słowem, ta mała, natomiast ten chłopczyk na początku się odzywał, natomiast nie odzyskał żadnej odpowiedzi, tylko telefon dostał i no i z bajką. Także szok, szok dla mnie po prostu jest w dzisiejszym dniu, że takie rzeczy się dzieją. Oczywiście też nie oceniam nikogo, wiadomo, każdy robi, może ta matka miała załatwień różnych 1 500 000, no ale to nie wiem, mówię, poczekaj, dziecko załatwię i będę z tobą rozmawiać, a nie, nie wiem, nie wnikam. No nie, w sumie to nie jestem w stanie zrozumieć żadnej tej sytuacji, ani tej kobiety, która rozmawiała i nadawała na swojego męża i na wszystkich facetów, ani tej matki, która po prostu zignorowała to, co jej dzieci może chciały się nauczyć, może chciały zadać pytanie, bo nie wiedzą, a ona nie udzieliła odpowiedzi, tylko najłatwiej dać po prostu, żeby się ucieszyły. W sumie no to nie wiem, czasami chyba wolę, że te dzieci płaczą, jak dzieci płaczą i jak matka i ich uspokaja, jakoś tłumaczy.
No więc to tak. Prawie sobie obrałam już. Obrałam sobie wszystkie rzeczy potrzebne do właśnie tego sosu i już tutaj wstawiłam cebulkę. Czosnek też już kroję. I co? Zaraz jeszcze grzyby opłukam, no i będziemy się to smażyć szybko. Co prawda dzisiaj już chyba nie robię tego ciasta, bo mi się nie chce, szczerze mówiąc, tego, które będę miałam robić tą, ten sernik. Może jutro zrobię na szybko, aczkolwiek jeszcze nie wiem, zobaczymy, co to będzie chciało. Chyba, że dzisiaj tak mi się jakoś tak wszystko odwidzi. Ogarnę jeszcze coś tam. No i tyle, i w sumie... Aha, jeszcze jedną rzecz wam miałam powiedzieć. Jeszcze wam chciałam powiedzieć, przeczytałam tą książkę Highland, o której wam mówiłam, że tam zaczęłam. W sumie powiem wam, że niecałe półtora tygodnia mi zajęło przeczytanie tej książki, bo tutaj sobie mieszam w międzyczasie cebulę. Bo jakoś tak wciągnęła mnie ta książka, szczerze mówiąc, i chciałam dowiedzieć się więcej rzeczy. Ogólnie to jest taka książka, która jest taką rozmową, bo jakby zadającą pytanie jest dziennikarka i reportażystka. Natomiast odpowiada pani psycholog, psychiatra uzależnień, specjalista od uzależnień. Więc no jakby fajne rzeczy tutaj się można dowiedzieć. I co ciekawe, jakby nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tyle... Tak powszechne jest w ogóle, tak powszechne są narkotyki, nie mówię już o jakich konkretnie, natomiast nie zdawałam sobie sprawy, że tak naprawdę na każdym rogu można to faktycznie spotkać. Myślałam, że to jest takie, że wiecie, no trzeba wiedzieć, mieć tam znajomość, a tutaj po prostu byle kogo by się nie zapytał, to, no to ma styk z, właśnie z narkotykami. Powiem wam, że fajna, natomiast to jest taka książka dla takich... Oczywiście każdy może tą książkę przeczytać, każdemu tą książkę polecam, chociażby dlatego, żeby się dowiedzieć, jak radzić sobie z problemem, kiedy osoba jest uzależniona, jak gdzie szukać pomocy, czy tam jak nie dać się szantażować osobie, która jest uzależniona, więc to pod tym względem dla każdego jest ta książka. Natomiast głównie to jest książka dla takich rodziców, którzy mają dzieci takie w wieku nastoletnim. Wiadomo, że wtedy się zaczyna taki okres, no i żeby te dzieci przestrzec przed tym, że to nie jest w sumie takie super fajne, jak się wydaje znajomym i temu dziecku, więc no takie fajne, fajnie otwiera oczy i naprawdę, tak jak mówię, po tej książce dużo się dowiedziałam, naprawdę dużo rzeczy takich, których kompletnie nie miałam pojęcia. Na przykład właśnie tutaj są takie opisane rzeczy, czy miękkie narkotyki to ściema, czy co robić, gdy znajdziesz w plecaku dziecka jointa albo biały proszek. Na przykład, co to jest bad trip i dlaczego psychodeliki to zabawa dla dorosłych. Albo kim są dzieciaki mrówki i dlaczego kobiety ćpają leki na receptę. To jest w ogóle też tak naprawdę rozdział poświęcony o kobietach, które tak naprawdę mają problem z uzależnieniem, ale no nie chcą się do tego przyznać, bo nie wystarczy zażywać narkotyków, ale wystarczy zażywać tabletki na przykład na uspokojenie, czy tam na sen. To tak naprawdę też uzależnia nas, kobiety, i my sobie z tym nie chcemy zdawać z tego sprawy, albo po prostu uciekamy gdzieś tam daleko, tłumacząc się, że no tam nam jest potrzebne, bo nie wiem, no dzieci nie sypiają, ja się muszę wyspać, czy coś takiego, więc to jest też bardzo duży problem w dzisiejszych czasach na temat właśnie tego, że kobiety zażywają tabletki na receptę, bądź na przykład zwykłe na uspokojenie kupują, czy na sen bez recepty. To jest bardzo duży problem właśnie opisany w tej książce, że to jest taki problem, gdzie później ciężko odstawić te tabletki i coraz gorzej się każda kobieta czuje i coraz więcej tego zażywa. Co tu jest jeszcze? Co to znaczy, że na Tinderze króluje handseks? To też jest problem, który tutaj opisuje ta reporterka. No, powiem wam, że bardzo, naprawdę bardzo dużo się tutaj z tej książki dowiedziałam i myślę, że jeszcze do niej wrócę, żeby się wyedukować, jeżeli Mikołaj będzie starszy, żebym też była świadoma niektórych rzeczy i żebym mu też potrafiła wytłumaczyć niektóre rzeczy, bo tutaj też są właśnie bardzo łatwo opisane te sytuacje. Na przykład też są opisane sytuacje z punktu widzenia osób uzależnionych, które się już wyleczyły i nie wiedzą, jak sobie poradzić na przykład w gronie znajomych rodziny, no bo ta rodzina jakby albo ich odtrąca, albo
próbuje, no jakby dalej pokazuje, że ty jesteś zły w naszej na przykład rodzinie, grupie. No jak sobie taki uzależniony powinien poradzić, tutaj też jest takie fajne rzeczy są wyjaśnione. Tak więc jeżeli będziecie mieli ochotę, to bardzo wam polecam tą książkę, bo jest naprawdę dobrą książką, tak więc tak. A teraz zaczęłam czytać tą Nieposkromioną i tam też zaczęłam właśnie wczoraj czytać, cztery strony zaczęłam, więc no ciekawie się zapowiada, ciekawie się tamte zapowiada, myślę, że tamta też mnie wciągnie. Tutaj po prostu nie jest takie, że się wciąga, natomiast chcesz się jeszcze bardziej dowiadywać tych rzeczy, co się stanie, gdy, co robić w danej sytuacji, więc no tutaj pod tym względem, bo ja ogólnie takich właśnie reportaży średnio lubię czytać, natomiast no ta jest akurat fajnie takim lekkim językiem napisana, więc to tak. No. No i cóż, myślę, że na tym skończymy. Zrobię ten sosik. No i to wszystko będę dzisiaj robić, bo już jest też prawie 13, więc skończę sosik i zajmę się swoim robotą. Gdybyśmy się już nie zobaczyli, no to życzę wam miłego weekendu. Pamiętajcie o łapkach w górę, jeżeli film wam się podobał, o subskrypcji, jeżeli jesteście nowi na moim kanale. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach.